1765 roku oficjalnie ten kult Serca Pana Jezusa został zatwierdzony w Polsce wcześniej, na ponad 90 lat wcześniej, aniżeli w całym Kościele. Dzisiejsze sympozjum ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też zaprosiliśmy prelegentów różnych dziedzin teologicznych, nie tylko liturgistów, chociaż organizowane jest przez Instytut Liturgiki i Homiletyki, także od strony biblijnej pragniemy przyjrzeć się tajemnicy Serca Pana Jezusa, od strony dogmatycznej, moralnej, liturgicznej, ascetycznej. Jest pewnym elementem duchowości, która w której się tak naprawdę wzrasta i jeżeli od dziecka, mieszkając w Polsce, uczestniczyłem w nabożeństwach do Serca Jezusowego, można się do tego przyzwyczaić w pewien sposób, a jednak przy studiowaniu na przykład teologii odkrywa się pewną głębię tego kultu, że to nie chodzi o samo serce, czy samą praktykę pobożnościową, ale o pewną duchowość wynagrodzenia, czyli sprowadzania Pana Boga na świat, oddawania wszystkiego Panu Bogu, Jego sercu. Kult Serca Pana Jezusa, on odzwierciedla to, co jest najistotniejsze, najgłębsze w swym wymiarze duchowym. Z tego przebitego serca Jezusa wypłynęły sakramenty Kościoła, a więc ten najpiękniejszy, najważniejszy sakrament, jakim jest Eucharystia. Dlatego ten znak przebitego serca Jezusa, otwartego dla wszystkich, jest tutaj symbolem właśnie świętowania i zawierzenia nie tylko indywidualnie każdego człowieka, ale również i społeczności, uniwersytetu. Dlatego jutro będziemy obchodzili tutaj uroczystość naszego uniwersytetu, zawierzając na nowo temu sercu, samemu Jezusowi, Jego miłości, powierzając też Jego trosce i opiece te wszystkie sprawy, które leżą w naszych sercach.